Czy jesteście gotowi na Need for Speed Undercover u mnie? Nigdy tej gry nie przechodziłem. Mam tutaj jakiś zapisany save, żeby zobaczyć, jak ta wersja w ogóle działa i kawałek się przejechałem. Nie przeszedłem prologu ani nic, więc możemy grać na tym. Myślę, że jak najbardziej. Ta gra nie ma skonfigurowanego pada od Xboxa One na starcie, więc będę musiał wejść na chwilę w ustawienia i to i w tym poszperać. No regard for anyone. We got no friend anymore. Ja wam będę tłumaczył, co oni mówią. Nie mamy więcej przyjaciół, jesteśmy poza prawem. Ścigamy się super furami i jest fantastycznie. Znaczy, fantastycznie może jeszcze nie jest, ale jak ja zacznę grać, to będzie, nie? Oh yeah. 23, 24, police 5, 10. Suspect. I teraz tak. Mamy tutaj Nissana 370Z w jakimś kozackim malowaniu. Oh yeah. Musimy na chwilę przerwać, bo chcę sobie tylko ustawić, żeby mi pad działał w ogóle. Niestety domyślnie ten pad jakoś nie działa, nie wiem czemu. I tak, zobaczcie, przyspieszenie w ogóle mamy pod jakimś przyciskiem button 1. Nie wiem co to jest, muszę sobie ustawić tak jak powinno to być. Handbrake, speedbreaker, tak jak w Need for Speed Most Wanted, nie? Tutaj też mamy speedbreakera. Nie wiem, czy tu są wyścigi drag, więc najwyżej zmianę biegów ustawimy sobie później. Teraz takie podstawowe rzeczy sobie tu poustawiam. Weźmy sobie zmianę kamery. Reset card position dajmy pod tym przyciskiem. I look behind dajmy sobie tak. W wersji językowej polskiej chyba tutaj nawet nie ma, nie wiem czy są napisy do tej gry. Możliwe, że są jakieś modyfikacje i teraz look behind to będzie to, ale jak się zapisuje? Do you wish keep? Yes, ok. I teraz tak. Aha, zobaczmy jeszcze sobie gameplay. Czy tutaj mamy coś, units? Metric, ok. Czy mamy po polsku chociaż jakieś napisy, cokolwiek, nie? Żeby było. Automatyczna skrzynia biegów. W Need for Speedzie chyba nie będziemy tam innej używać, co? Tutaj będę musiał wyłączyć sobie tylko muzykę. Żeby było fantastycznie. Audio quality. Nie mogę tego zrobić przed graniem, nie? Więc. O, jest muzyka. Może tak. Będziemy bez muzyki. Trudno, no tak jest. I jeśli chodzi o grafikę, to wam już na samym wstępie tutaj pokażę. Ustawienia są maksymalne. Gra nie wygląda jakoś powalająco, ale jest w porządku. Naprawdę wystarcza to, nie? Tak myślę, że jest ok. Tak, to mamy zrobione. To są stare Need for Speedy. Grafika z Need for Speeda Most Wanted taka trochę po prostu ulepszona, nie? Mamy jakiś tryb foto. Proszę bardzo, ty, tryb foto mamy. Forza Horizon, Forza Vista, zobacz. Ty. Dobra, nie ma co się wyśmiewać. Po prostu jedźmy. Polskie napisy są podobno, tak? Jest polska wersja. Dobra, lecimy. To ciekawe, bo dozowanie gazu normalnie działa w tej grze, nie? Nitro nie działa. Bo nie mamy zainstalowanego chyba. Mamy tutaj speedbreaker, uwaga! I co wam to przypomina? Need for Speed Most Wanted! Włączone są zniszczenia samochodów także. Tak się patrzymy do tyłu. Okej, tak się zmienia kamerę. Yeah! Siema Szczepan! Siema Mateusz! I musimy uciec z policji. Ooh. Policaj! I pamiętamy, z Need for Speed Most Wanted, że walimy w tył samochodu. Ej!
Są takie nawiązania, nie? Do Most Wanted'a. Jak to było? Po Most Wanted był Carbon i po Carbonie był Undercover, nie? Kiedyś te Need for Speed'y co roku wychodziły. Tak było. Musisz sobie spłoszczenie pobrać albo zainstalować jeszcze raz po polsku. Na Steamie nie miałem wyboru, wiesz? Your recent undercover operation posing as a wheelman to bust car thieves has been exceptional. But these local police things can take months, if not years, to execute. I don't have that kind of time. We only have a couple of weeks. The FBI is stepping in. I'll be your new point person. We suspect one of the local street racing crews may be involved with an international smuggling ring. Look, lady, pardon me for butting in here, but these kind of crews, they just don't go do that Lieutenant sort of Keller, smug. My office doesn't care about turbocharged street thugs. We're looking to recover evidence that we believe is linked to a shipment of cars stolen from the dock a few weeks ago. This evidence will convict a network of crime lords in half a dozen countries, and we've reason to believe that the cars may be in the possession of one of the street crews. Now they're going to need a wheelman. Your job is to drive. My job is to get you in. Nothing more, nothing less. Mówiąc w skrócie, ona chce złapać wszystkich przestępców, ścigaczy i być fantastyczna, a tamten dziadek nie ma nic do gadania. A my będziemy zwiedzać miasto, podbijać świat. Oh yeah! Dobra, startujemy. Czy Most Wanted był lepszy? Chyba tak. Nie wiem, ja nigdy tej gry nie przeszedłem. Pamiętam, jak studio Black Box, które jest odpowiedzialne za tę grę, chwaliło się, że tu można robić takie dzikie stunty, że wiesz, że ulepszyć sobie furę, potem możesz robić takie 360 miejsc, nie? Że to są takie stunty i dostaniemy za to jakieś punkty dodatkowe i tak dalej. No i właściwie tyle. Muzyki, no niestety nie posłuchamy, bardzo mi przykro, jakby tak to wygląda, no, bez muzyki. Smutno będzie, nie? Czy nie? Nie no, spokojnie, mam przygotowaną swoją muzykę. Już ją odpalam, moi drodzy. Mam tutaj swoją, także spokojnie. Guten Tag. Siema Łukasz. Siema Kamil. Dobra. Jak się postarasz, to w dwa dni przejdziesz undercovera? Shit! Aż tak szybko? Nie no, chyba tak szybko nam nie pójdzie z tym undercoverem. Po Carbonie był Pro Street, a potem był undercover. No to chyba, że tak. Oh yeah! Będziemy mieli muzyczki. Słychać muzyczkę? Słychać fantastycznie. Ryk silnika wszystko wybacza. Tak. A ten ryk silnika jest tutaj taki dobitnie głośny. Oh yeah. Szkoda, soundtrack jest tutaj świetny. W każdym Need for Speedzie był fajny soundtrack, nie? Te kwadratowe samochody, moi drodzy. Tam mamy Pontiaca? To był chyba Salt Stick, nie? Kurde, przypomina mi się Need for Speed Where. Well. Tutaj, o. Są te samochody z Worda, nie? Jezu, ej, podobne to wszystko jest. Chciałbyś mieć robić live'y po 6-8 godzin? Łe, no taki długich to ja nie robię live'ów. Gdy pamiętam, że to studio Black Box się właśnie bardzo chwaliło tym systemem prowadzenia, robienia stuntów w tej grze. Ta gra miała być bardzo podobna do Need for Speed Most Wanted z 2005 roku. A tak jak mówicie, chyba faktycznie był wtedy jakoś Pro Street, wyszedł po Most Wanted wyszedł też Carbon, nie? No ale mamy tutaj te same opcje, zobaczcie, mamy Speedbreakera, mamy oczywiście dostęp do Nitro, mamy zabawy z policją i w zasadzie tyle, nie? Ale tak, wydaje mi się, że strasznie cicho jest ta gra, jak wy myślicie? Polecam wyłączyć Blura. Czy ja wiem? Nie, on nie przeszkadza, dlaczego wyłączyć? Może później będzie za bardzo rozmywało, nie?
jej przywiązuje dużą wagę do soundtracku. Tak, w FIFA są niezłe soundtracki z NBA. Kojarzycie serię NBA, koszykówka. Tam też jest naprawdę zajebista muzyczka. Te słońce, no. Ej, plaży to. Nie mogę się tutaj chyba rozglądać podczas swobodnej jazdy. To nie jest Forza Horizon. I cyk! O! Na ścianie skończyłem. Zdominowałem wszystkich. Muszę Enterem kontynuować. Są te stare Need for Speedy. Dobra. Enter i lecimy. Okej. Okay. Uuu, a co to? Driver Skills. Mogę coś tutaj wybierać sobie? Nie, po prostu chyba samo mi się wybiera. Ty, ale w sumie dźwięki całkiem spoko. O, mamy mapkę. Zobaczmy mapkę. Jest tu jakaś autostrada. No, ja w ogóle tej mapki nie kojarzę. Nigdy nie grałem w tę grę, więc nie wiem, co tutaj nas spotka. Czy będziemy mieli tu jakieś drifty? Pokręcone, fajne traski tutaj mamy, zobaczcie. Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie, nie? Dobra. Need for Speed Most Wanted i Need for Speed Undercover. Znajdź trzy różnice. Okej, okay. I... Możemy to od razu odpalić? Nie musimy tam jechać? Ja bym chciał się trochę pokręcić po tym mieście. Jaka wielka mapa. No, też mi się wydaje właśnie duża. Co to są w ogóle za fury? Mazda? Ja tu jeszcze nitro nie mam, bo większa od paybacka ta mapka jest, mówicie? Nie, no chyba nie, bo ona tak wygląda, ona jest przybliżona dosyć mocno na tym podglądzie, wiesz? Tak się wydaje. Ej, pamiętam, że bardzo narzekałem na sposób prowadzenia samochodów w tej grze, jak chwilę sobie pograłem, ale powiem wam, grając w nowe Need for Speedy, Need for Speed 2015 i Payback, to jak sobie tutaj gram, to jest bardzo przyjemnie. Naprawdę, w Paybacku już to prowadzenie samochodów było lepsze niż w 15, ale w 15 pamiętam, że miałem bardzo słabe odczucia. Ej, wiecie co, niektórzy do mnie piszą z zapytaniem takim, na Instagramie, nawet jakieś mamy czasami do mnie piszą i pytają się mnie tak, Lucek, jaką kierownicę kupić do PlayStation 4? Bo chciałabym zrobić mojemu synkowi niespodziankę, bo on ma Need for Speeda Paybacka. Wysłała mi tam jakieś kierownice, jakieś ten, nie? Mama, po prostu jakiegoś synka. I pyta się, czy taka kierownica do Need for Speeda Paybacka będzie dobra. Kierownica do Need for Speeda Paybacka, nie? Oh yeah! Ty, jak on chciał tu skręcić? Co za gość? Dobra, mamy tutaj kamerę z maski. I mamy kamerę z zderzaka i mamy tą kamerę taką całkiem z tyłu, nie? Te samochody, które przejeżdżają przez... To one przejeżdżają przez barierki, tak? Okej, okay. Staram się jechać... Znaczy, wyczuć mniej więcej tą jazdę tutaj. Ile tu mam okrążeń? O, i to jest... To mi się zawsze podobało w starych Need for Speedach, w ogóle w Need for Speedach, że nie mamy tysiąca okrążeń na tych wszystkich wyścigach, tylko mamy po dwa okrążenia maksymalnie i tyle. Mam w ogóle wrażenie, że... Mam w ogóle wrażenie, że gram na jakimś niskim poziomie trudności, bo tych przeciwników jest bardzo łatwo pokonać, ale myślę, że później będzie trudniej, nie? Driver Skills... Aha, to są moje rzeczy, dobra, myślałem, że to będą przeciwnicy. Mamy tu tryb online, ale lepiej tego nie próbować, bo się zawiesi jeszcze gra cała. Controls, gameplay, to już sobie patrzyliśmy, credits, secret codes. To pewnie byśmy mogli sobie odblokować jakieś tam samochody dodatkowe czy coś. To już patrzyliśmy, tutaj chyba nie będzie nic nowego, tu mam tylko konfigurację. To właściwie za dużo tu ustawień nie mamy do tej gry, nie? Poziomu trudności chyba też nie możemy sobie zobaczyć. Możemy zobaczyć sobie samochody i zobaczcie. Jakie... O, patrzcie, mamy podzielone według amerykańskich, europejskich i japońskich. Wśród amerykańskich mamy... O, czytują się, dobra. Cadillac CTSV.
Nie stać mnie oczywiście na niego. Camaro SS. Camaro... Koncept jakiś. To wtedy to był koncept chyba, nie? Chevelle SS. A Stingray Cat. Chyba dwójka była korwetka. Czwórka lub piątka. Szóstka. Dobra, nieważne. Challenger. Charger. Charger ten policyjny. Viper, Focus, Escort, Mustang, Ford GT. Wow, Ford GT zawsze w tych Need for Speedach był zajebisty, fajnie wyglądał. Hemi Cuda, Soulstick, Pontiac GTO, GT500 i GT500 z Krakowa, zobaczcie, GT500 KR. GT500 jakieś starsze, ok. Europejskie, tu chyba będzie Passat, nie? Aston Martin, Audi, Audi RS4, S5, R8. Ta starsza R8, M3, E46. Może będzie bodykit do niej. Nie wiem, jak będzie wyglądał tutaj tuning. E92, M6, Bugatti nawet jest. Wow, Gallardo, Murcielago, Lotus Elise, ten paskud, F1, Pagani Zonda F. Nie śmiej się, Burnouta Paradise przechodziłem na kierownicę. Muszę kiedyś popróbować na kierownicę te wszystkie gierki dziwne. Mamy tutaj trochę Porsche, Carrera GT, Renault Megane Coupé. Zobaczcie, jakie mam tutaj fajne fury do dyspozycji. I mamy tutaj Sroko jeszcze. To są europejskie i japońskie. Maździocha, Lexus, MPS. RX7, proszę bardzo, Evo 10, Evo 9 chyba. No nie mamy dużo tych Japończyków, ale jest Toyota Supra. Widziałeś? I tu mamy Skyline'a 370Z i GTR'a. Także to chyba tyle, nie? Więcej tu samochodów nie ma. Może będą później jakieś DLC, coś. Możemy sobie pomalować furkę na jakiś inny kolor, tak? Mam już to dostępne, czy... Aha. Czekaj, bo jak się tutaj... Mam mychę w ogóle? A, mogę myszką to robić. Tu się plusa dotyka. O, czekaj. Niebieski, cyk. No to nie kosztuje nic? Co? Możemy rysować sobie samochód bez ten? A, możemy tutaj... Dawaj felgi na różowo. Jak się bawić, to się bawić. A z tyłu felgi. Z tyłu felgi. Zaraz. Jak to się obkręca? A, bo tu się kupuje to chyba. Nie no, chyba nie. Z przodu felgi dajmy na zielono. Ja się chcę tu wyróżniać trochę, nie? No. I tak. O, nie zaakceptuję. Dobra, chyba muszę to jednak kupować. Nice, gra się zawiesiła. Dobra, na razie nie będziemy nic tuningować. Bo to chyba za dużo już, nie? Tu jest ta Mazda z Pro Street w wyzwaniach, tak? Prawie tyle aut co w Fordzie. Nie no, ale wiecie co, tu nie chodzi o to, żeby było dużo aut, tylko żebyś się z tym autem, wiesz, połączył, utożsamił trochę, nie? Supra zawsze najlepsza. Oh yeah. Tuning delikatnie mówiąc nie wyszedł, ciężko się tuninguje. Zaraz zobaczymy, nie wiem czy mi się coś cokolwiek zapisało tutaj, może będę grał od nowa, nie wiem. Dobra, udało się. Masz autozapis? Chyba tak. Chyba jest autozapis włączony. Mam nadzieję, nie wiem. Kurde. Ale przynajmniej nie muszę pada od nowa konfigurować. To jest naprawdę duży plus. No, ta gra nie wytrzymała moich dzikich tuningów. Już mi fura zaczyna powoli driftować. Także chyba jak mnie nie było, to kierowca się ulepszył. Teraz śmiga jak szalony. Oh yeah.
Pamiętam, w którymś Need for chyba to było w Prostylicie, nie? Twórcy się strasznie podniecali tym, że spod kół robi się taki fajny dymek, że to jest jakoś tam ultra renderowane, że jakoś tam badali pierdy wielorybów i te pierdy wielorybów robiły takie dymki i oni później nakładali to w swojej grze i że to jest takie unikalne i niepowtarzalne i niesamowite. Więc mieliśmy taki fajny dymek, ale tego nie mamy chyba w Undercoverze, nie? Dobra. Chyba będziemy się ścigać, co? Rób słapa na V12. Tu nie ma takich... O! Będziemy z tetetką się ścigać. Ty, co ja mam robić? A czemu mi się kamera zmieniła? A, to patrzcie, to jak w Undergroundzie mamy, nie? Że możemy się z kimś ścigać head to head, tak zwany. Tylko, że ja nie mam mikro, jak ja mam go dogonić? Właśnie, zastanawiam się, czy tutaj zdobywało się też tak nitro, mijając blisko samochody? Chyba nie. Patrz, chodź teteczko. Patrzcie, jakie korki w ogóle. Zostawiłem go z tyłu, elegancko. Wow. Bo jak myśli, że ma quattro i na starcie będzie dobry, nie? To już mu wystarczy, a tu umiejętności się liczą. Ja się nauczyłem tego w tym, w Szybkich i Wściekłych. Siema, Bartek. Wygrałem chyba. Oh yeah! Dostałem jakieś pieniążki. Lecimy dalej, my się będziemy tu ścigać, nie? No i tak to jest w tych starszych Need for Speedach, że mamy co chwilę wyścigi, musimy je przejść. Nie ma tak, że dostajesz co chwilę jakieś skrzynki jak w Fortnite, nie? Pozwól ci stąd. O, jest Cosworth. Tak, tutaj na skróty jedziemy, nie? Tak, więc tunik na pewno tutaj będzie. Nie ma właśnie, tak jak widzieliście, nie ma dużo tutaj aut, ale pewnie będzie sporo tutaj tych rzeczy do pozmieniania w nich. Kurde, co to było? Czemu mnie tak zatrzymało aż? Dlatego speedbreakera na chwilę nacisnąłem. Tak się robiło w Most Wanted, tak nie mogłeś zakrętu wyrobić. A tutaj jest dziwnie trochę. Nie, ale powiem wam, że jeśli chodzi o prowadzenie samochodów, przynajmniej ten samochód, który ja mam teraz, jest naprawdę w porządku. I w ogóle bardzo szybko się jeździ tymi samochodami. W Forzie na przykład efekt prędkości dużo robi, nie? To takie rozmazywanie się wszystkiego dookoła. Szeroki kąt kamery sprawia, że no... Wydaje się, że jedziemy naprawdę bardzo szybko. Ale nie skręcamy tak jakoś super gwałtownie, jak w tej grze, nie? Grafika dziwnie wygląda, jak włączymy na chwilę speedbreakera, się wszystko tak więcej kontrastu dostaje, czy coś? Śmiesznie to wygląda. Nawet nie wspominaj o Fortnite. No co no? Muszę, wiesz... jakby przemawiać językiem większości widzów. Nie, no śmieję się. Będzie Goliat 50 rund? Zobaczymy. Ja wiem, czy tu jest Goliat? Chyba nie. I cyk, ej. Jest za łatwo na razie. My przechodzimy chyba taki pierwszy stage tej gry, gdzie mamy pierwszych takich ciapciaków do pokonania. Induction skill? Nie wiem, o co chodzi. Zdobyłem jakiś drugi poziom, okej. Okay. Wheelman. Transmission boost. Czyli co? Bo nie rozumiem. Mamy następny wyścig. I tak walimy te wyścigi jeden po drugim. Tak, to jest undercover i ciśniemy. Teraz z czym my się tu ścigamy? To wyglądało jak focus? Wow! Ty, ale...
To jest jeden z tych NFS-ów, gdzie samochody ważą 3000 ton i nie możesz ich staranować w żaden sposób. Niestety. Jak będziesz auto brał, to robimy głosowanie? No, zobaczymy. Ale tutaj fajne jest to wyprzedzanie o 300 metrów, tak? Powinniśmy jak w Undergroundzie dostawać za to jakieś jakieś części unikalne, nie? By było super. Ty, bo co ja mam z nim zrobić? Bo tak nie mam go wyprzedzić od 300 metrów chyba. Tylko mam prowadzić, tak? Jakby... I poczekać, jak być na prowadzeniu przez ten czas, który tutaj jest. Przez 30 sekund. Co wolę, Need for Speed Undergrounda 2, Most Wanted czy Carbon? Wiesz co, wszystkie te części mi się podobały. Może najmniej z tych trzech podobał mi się Carbon. Chociaż Carbon też miał coś w sobie fajnego, naprawdę. Pamiętam jak wyszedł Carbon, jak się wszyscy srali, że to taka dupy gra jest i w ogóle. A teraz wszyscy płaczą za Carbonem. Jak czas się skończy, to wygrasz. No i pięknie. Zdominowałem znowu. Cały czas dostajemy tutaj jakieś ulepszenia. Zone bonus. Nie wiem, co to było. I co? Odblokowaliśmy chyba nowe miasto. Idziemy jak burza. Word is there's a big race going down today on the west side. Eyes will be watching you, so steal the show. Okej. Jeśli chodzi o Undercovera, to jest dość wyjątkowa gra, ze względu na to, że jak widzicie tutaj te cutscenki, z którymi mamy do czynienia, to właściwie nie są cutscenki, tylko to są naprawdę sceny wyreżyserowane, kręcone po prostu kamerą, filmowane, tak? Podobnie mieliśmy w Need for Speed 2015, gdzie mieliśmy prawdziwych aktorów, trochę było tam green screena i tak dalej, tutaj pewnie też, nie? Ale właśnie tutaj chcieli zrobić tak, żeby gracz był tak, no więcej imersji miał, żeby bardziej się w historię wczuł tego świata, nie? Pobawimy się trochę z policją, zobaczymy czy to wygląda podobnie jak w Most Wanted. Chyba masz auta do wyboru. Dobra, zaraz zobaczymy. Porównajcie grafikę tej babki z tym samochodem. To nie była grafika, to naprawdę był nagrany film. To jest prawdziwa aktorka i ona odgrywała tam jakąś swoją rolę, nie? Więc to była taka unikalna rzecz, na której też... I pierwsza taka opcja w ogóle w Need for Speedach. Pierwszy raz byli to prawdziwi aktorzy i prawdziwe scenki były nagrywane z nimi. Więc no... tyle. Jakby, nie? Dla mnie najważniejszy był kiedyś sposób prowadzenia samochodu i to mnie odstraszało od tej gry kiedyś. Grając właśnie w te nowe Need for Speedy i powracając do Undercovera, naprawdę nie jest tak źle. Naprawdę nie jest tak źle. Może być gorzej, bo wtedy nie wiedziałem, że może być gorzej, ale może być. O! To będzie bardzo długa seria, moi drodzy. Już drugi crash się zdarzył. Jezu! Już drugi crash w ciągu 30 minut grania. Masakra! Crash Need for Speed, nawet jak lecisz 400 km na godzinę, to policja zawsze cię dogoni. I to nie jakieś tam Bugatti, tylko zwykła Crown Victoria, nie? To jest najlepsze. Opatrzcie, co jest napisane na górze. Gra jest kompatybilna z HD dla Optimal Gaming Experience. Nie? Kiedyś, jak miałeś grafikę HD, to byłeś koksem. Kurde. Nie każdy komp to ogarnął. No, także dzień jak co dzień. Szykuje się świetna rozgrywka. Dobra, skupmy się na wyścigach. Bo widzę, że z policją to my się chyba nie pobawimy. Nie wiem, czy może być trudno z ukończeniem tej gry, naprawdę. Jest Supra. Jest Mustang. Zawsze te klauny tak jeździły, nie?
Frost Street też wywalało grę i w Deranie też wywala grę. I tak się składa, że te trzy gry są zrobione przez studio Black Box. Znaczy, Pro Street nie wiem, czy jest zrobiony przez Black Box, ale The Run na pewno jest przez Black Box. I powiem wam, że The Run'a jak próbuję teraz odpalić, bo mam go nawet, nie? To nie da się. Po prostu gra się nie odpala. Albo jak się odpali na chwilę, to przejadę kawałek i wywala ją. Nie wiem, może teraz były jakieś aktualizacje do Windowsa i jakoś to zadziała, ale wtedy to nie działało. Właśnie, ja przechodzę teraz prolog. Nie mamy tutaj, patrzcie, w Need for Speed Most Wanted mieliśmy swoją chatę, nie? Było trochę więcej rozmowy, więcej takich dialogów z bohaterami. A teraz my sobie wbijamy do miasta. Mamy kilka takich cutscenek, przerywników i właściwie skupiamy się głównie na wyścigach, nie? O, a tu gdzie jechać? Pojedziemy trochę tym, shooterem. O, tu możemy coś zwalić im na głowy. Ci. Siema Dominik. Całe szczęście, że ta gra się długo uruchamia, nie? Niektóre, jakby ta gra się uruchamia tak długo jak GTA 5, to trochę źle by się to przechodziło, ale... Ale tak to jest chyba okej. Wróci do Windows XP i problem zniknie. Need for Speed'a Pro Street'a też zrobi Black Box, tak? No i Pro Street'a też wywala, więc... No niestety. Black Box robił też Need for Speed'a World'a właśnie. Ta sama grafika, podejrzewam, że to jest ten sam nawet silnik gry. A, czekaj, to można przejechać przez to? Nie będę ryzykował, chyba jakaś ściana była. Okej, mamy drugie, pierwsze okno. Nie, to koniec. A! Albo Windows 96, 98 był. 95, 98 był. Ale gimby nie znałem. Teraz nie można tak mówić, bo już nie ma gimbas. Kurde. No dobra. Wiecie co? Chodźmy sobie zobaczyć mapkę. O! Co tu mi się stało? Nie chcę tego. Nacisnąłem M, pod M zawsze jest mapka. A tu mapkę mamy pod G. I możemy się chyba trochę przejechać po tym mieście, co? Tutaj mamy jakieś job, tu mamy job, zobaczcie. Można się tu, można ustawić tu GPS-a czy coś? Można tylko odpalić chyba, ale my się tam przejedziemy. No miasto jest spore, zobaczymy czy mamy nową furę już. O, a co to jest drive? Aha, to możemy jechać, nieważne. Samochody, oby się tylko gra nie zawiesiła. Performance, zobaczmy. Upgrade package. O! Kurde! Dobra, spróbuję. Czekajcie, jak to się robiło? Trzeba było chyba uruchomić. Ja pierdzie. Tak, to będzie długa gra. Czy mamy tutaj polski język? Jest! No dobra, będziemy mieli po polsku trochę. Jak to się robiło? Musimy chyba uruchomić grę jako administrator. I może wtedy będzie to śmigać, nie? Albo może gram na polskiej wersji. Na tej. Na amerykańskiej wersji, dlatego to nie śmigało.